Halo, halo, tu mówi kanał Balshoi. Po raz 27 nadajemy lotniczy przegląd tygodnia, czyli jedyne na polskim YouTubie podsumowanie wydarzeń w lotnictwie wojskowym w Polsce i na świecie, w kraju i w naszym powiecie. Jak co tydzień nie zabraknie doniesień z zagranicy dalszej, jak również tej bliższej i jak co tydzień możecie liczyć na to, że pojawi się także serwis krajowy. Ponieważ po raz pierwszy od niepamiętnych czasów jest możliwość, aby nagrać i przygotować lotniczy przegląd tygodnia z niejakim zapasem czasowym, to cieszę się tym bardziej, bo przygotowanie jednego numeru LPT, np. takiego, który trwa około 30 minut, zajmuje mi od kilku do nawet kilkunastu godzin. A zatem tradycyjnie zaczynamy od informacji, które z różnych względów nie znalazły się w poprzednim wydaniu. 31 października 2023 roku. Indie. Po ponad 46 latach doszło do rozwiązania Dywizjonu Lotniczego Indyjskiej Marynarki Wojennej i 315 noszącego nazwę własną skrzydlate terumaki. Dywizjon wykorzystywał samoloty Iliuszyn i U38SD. 31 października samolot z numerem India November 307 należący do dywizjonu wykonał ostatni lot. Jednostka została powołana do życia w 1977 roku. Początkowo wykorzystywała samoloty Ilyushin Il-38 noszące numery od India November 301 do 305. W 2002 roku doszło do nieszczęśliwego wypadku, kiedy dwa samoloty zderzyły się niedaleko Panjim podczas obchodów 25-lecia dywizjonu. W wyniku zdarzenia zginęło sześciu członków personelu latającego. Przed tym wypadkiem dywizjon miał za sobą 25 lat i ponad 30 tysięcy godzin bez poważnego wypadku. W latach 2009-2010 do Dywizjonu zostały dostarczone dwa nowe samoloty IU-38, którym nadano numer India November 306 i 307. Samoloty te pochodziły z zapasów rosyjskiej marynarki wojennej. Pozostałe samoloty Dywizjonu zostały zmodernizowane do wersji IU-38 SD w latach 2006-2007. Miejsce IU w indyjskiej marynarce zajmą Boeingi P8 i Neptune. Które mają już niebawem trafić do dywizjonów 312 i 316, które noszą odpowiednio nazwy własne Albatrosy i Kondory. 4 listopada 2023 roku Stany Zjednoczone. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, w dniu 4 listopada 116 skrzydło kontroli powietrznej pożegnało się z samolotami Boeing E8C Joint Stars. 4 listopada z jednostką pożegnał się ostatni samolot E8C z kodem literowym GA i numerem seryjnym 029111. Po zakończeniu ceremonii, maszyna została skierowana do bazy sił powietrznych Robbins w Georgii. Według części zachodnich doniesień dotyczących dalszego losu samolotu, maszyna ma zostać przejęta przez inne amerykańskie jednostki. Nie jest to jednak do końca potwierdzone doniesienie. 7 listopada 2023 roku, Rumunia. Pierwsze samoloty wielozadaniowe F-16, należące do Królewskich Niderlandzkich Sił Powietrznych, zostały dostarczone do organizowanego na terenie rumuńskiej bazy lotniczej Bazy 86 w Feteszti Europejskiego Centrum Szkoleniowego, które ma być wykorzystywane do prowadzenia szkoleń pilotów, którzy w przyszłości mają wykonywać loty na samolotach F-16. Zgodnie z doniesieniami pochodzącymi ze strony ukraińskiej, pierwszymi szkolonymi na terenie Rumunii pilotami mają być właśnie Ukraińcy. Tak czy inaczej, do Rumunii mają zostać dostarczone jeszcze samoloty F-16 pochodzące z Belgii. W tym kontekście wymieniane są samoloty. F16AMJ010, J019 oraz J366, a także F16BMJ064 i J210. Zgodnie ze stanowiskiem Niderlandzkiego Ministerstwa Obrony Narodowej, samoloty przekazane do rumuńskiego centrum szkoleniowego pozostaną własnością rządu holenderskiego. Zostaną z nich Usunięte oznaczenia jednostek holenderskich, natomiast zostaną na nich zachowane holenderskie oznaczenia przynależności państwowej w wersji Low Vis. 7 listopada 2023 roku Republika Chińska. Według niepotwierdzonych informacji w dniu 7 listopada zapadła decyzja o pilnym wycofaniu całej floty samolotów wielozadaniowych F5E oraz F5F Tiger II wykorzystywanych przez lotnictwo tajwańskie. I wycofanie tych samolotów ma nastąpić najpóźniej do końca bieżącego roku. Zgodnie z doniesieniami, które pochodzą m.in. z zachodnich serwisów informacyjnych, jedynymi samolotami z rodziny F5, które pozostaną w służbie tajwańskiej, będą samoloty RF-5E. RF-5E, według tych doniesień, mają być wykorzystywane jeszcze przez co najmniej rok, po czym również mają zostać wycofane ze służby. W dalszej perspektywie na Tajwan mają trafić samoloty AT5. Do końca 2026 roku ma zostać dostarczonych co najmniej 66 samolotów, które będą wykorzystywane razem z samolotami AT3 Suchung, o których, jeśli dobrze pamiętam, jakiś czas temu na kanale pojawił się osobny materiał. Tajwańczycy będą wykorzystywali samoloty AT-5 w siódmym skrzydle myśliwców treningowych oraz Akademii Sił Powietrznych w Gangshan. Do końca 2024 roku mają tam zostać dostarczone 33 samoloty AT-5, które trafią częściowo do siódmego skrzydła, a także 12 samolotów, które trafi do Akademii Sił Powietrznych. 7 listopada 2023 roku, Zjednoczone Emiraty Arabskie. W związku ze zbliżającym się tegorocznym Dubai Airshow zaprezentowane zostały dwa samoloty Hongdu L-15 należące do Sił Powietrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Samoloty zostały zamówione w lutym 2023 roku w ramach zamówienia obejmującego dostawę co najmniej 15 samolotów. L15 dla sił powietrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Umowa ta stanowi rozszerzenie zawartego w 2022 roku kontraktu dotyczącego dostawy co najmniej 12 samolotów szkolno-treningowych L15. W zawartym wówczas kontrakcie istniała możliwość dokupienia do 36 dodatkowych maszyn w ramach prawa opcji Samoloty, którym nadano okazjonalne malowanie, będą prezentowane na tegorocznym Dubai Airshow. No i maszyny te noszą numery L1564 oraz L1565. 7 listopada 2023 roku Tajlandia. Jak donoszą zachodnie agencje prasowe, władze Tajlandii zakończyły proces testowania nowych bomb lotniczych przeznaczonych do przenoszenia przez samoloty F-16. Bomby, a w zasadzie zasobniki KGGB to w zasadzie moduły, które pozwalają na kierowanie i przeprowadzanie korekt kursu bomb lotniczych Mark 82. Zestaw KGGB został opracowany przez koreańską firmę Leak Next 1. Według potwierdzonych doniesień Tajlandia jest drugim zagranicznym użytkownikiem zestawów KGGB, zaś pierwszym kupcem były siły powietrzne Arabii Saudyjskiej. Według najczęściej powtarzanej wersji Tajlandia zamówiła 20 zestawów KGGB, które zostały dostarczone w dwóch transzach po 10 sztuk każda. Ze sprawozdań dotyczących zamówień wynika, że łączna wartość obu kontraktów wynosiła 102 miliony batów, czyli około 2,8 miliona dolarów amerykańskich. 7 listopada 2023 roku Izrael. Jak donoszą agencje medialne zajmujące się kwestiami wojskowymi, do Izraela już niebawem ma trafić kolejny transport amerykańskiego uzbrojenia, w skład którego mają wejść m.in. bomby Spice. W sumie do Izraela ma trafić sprzęt o łącznej wartości około 320 milionów dolarów amerykańskich. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że broń będzie wyprodukowana przez spółkę Rafael USA, która jest częścią izraelskiego koncernu zbrojeniowego Rafael Advanced Defense Systems. Bomby Spice pozwalają na przeprowadzenie precyzyjnych uderzeń na cele powierzchniowe i dobrze nadają się m.in. do zwalczania infrastruktury krytycznej dostawy uzbrojenia do Izraela są prawie na pewno związane z eskalacją działań wojennych na terenie Bliskiego Wschodu oraz trwającą operacją prowadzoną przez siły zbrojne Izraela, której celem jest, jak zapowiada sam Izrael, całkowita likwidacja ugrupowania Hamas. 8 listopada 2023 roku Stany Zjednoczone. Możemy potwierdzić, że amerykański bezpilotowy statek powietrzny MQ-9 został zestrzelony podczas lotu w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad wodami międzynarodowymi u wybrzeży Jemenu, powiedziała Jennifer Griffin, amerykańska dziennikarka zatrudniona przez stację Fox News. Która obecnie zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa i jest akredytowana przez stację Fox News przy Pentagonie. Informację podaną przez Griffin potwierdził Amerykański Instytut Badań Morskich chodzi o drona MQ9 Reaper, który został zestrzelony przez partyzantów z ruchu Huti lub Hussi, będącego zbrojnym ramieniem ruchu Ansar Allah, którzy od 2015 roku walczą o przejęcie władzy nad Jemenem. Zadaniem amerykańskiego drona było zlokalizowanie pozycji, z których zostały wystrzelone rakiety, które wykorzystano do zaatakowania Izraela. 8 listopada 2023 roku, Ukraina na Ukrainie doszło do zatrzymania trzech handlarzy, którym postawiono zarzuty sprzedawania i wyprowadzania z Ukrainy elementów wyposażenia samolotów MiG-29. Działania prowadzone na terenie Kijowa, Charkowa, Odessy i Zaporoża doprowadziły do aresztowania trzech członków szajki, której członkowie. Próbowali sprzedać do Azji elementy wyposażenia samolotów MiG-29, które zostały wcześniej skradzione z magazynów należących do zakładów lotniczych motor Sich. Łączna wartość części zamiennych, które próbowano sprzedać, szacowana jest na około 2,5 miliona rywien. Członkowie grupy planowali m.in. przemycić do Azji system radarowy wykorzystywany w ukraińskich MiG-29. 9 listopada 2023 roku Stany Zjednoczone. Amerykanie zadeklarowali, że program budowy nowego samolotu szkolno-treningowego z napędem odrzutowym, czyli T-7A Red Hawk, będzie obejmował także plany budowy lekkiego samolotu szturmowego. Decyzja amerykańskiego resortu obrony narodowej. Albo raczej producenta samolotów T7A, jest podyktowana ostatnimi doniesieniami płynącymi chociażby z Europy, gdzie rosnącym zainteresowaniem cieszą się lekkie samoloty uderzeniowe, takie jak MA-346, które obecnie są wykorzystywane m.in. przez Izrael, a do niedawna były także traktowane jako potencjalny zakup dla polskiego lotnictwa wojskowego, które jednak zdecydowało się pozyskać koreańskie FA-50. Zdaniem Amerykanów, nowa. Uderzeniowa wersja samolotu szkolno-treningowego T7A Red Hawk ma być dobrym zamiennikiem dla floty samolotów F-16D. Które mają być stopniowo wycofywane ze służby w amerykańskim lotnictwie wojskowym, ze względu na postępujący proces starzenia się tych maszyn. Aktualnie nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje, a informacja o planowanym przerobieniu T7A Red Hawk na samolot szturmowy pochodzi od jednego z pracowników firmy Boeing, który ujawnił, że podobne dyskusje toczą się obecnie w firmie. Aktualnie samolot może przenosić uzbrojenie rakietowe i bombowe wykorzystywane w procesie szkolenia pilotów. Modernizacje i przebudowy nie musiałyby więc obejmować szczególnie dużego zakresu prac. Jednocześnie, zwiększenie możliwości samolotu T7A Red Hawk może stanowić próbę poprawienia wizerunku firmy, która podpadła Departamentowi Stanu USA w związku z poważnymi problemami, jakie wystąpiły przy okazji integracji foteli katapultowanych, co opóźniło rozpoczęcie produkcji samolotów T-7A o ponad dwa lata. 9 listopada 2023 roku Niemcy, władze Republiki Federalnej Niemiec poinformowały, że państwo to w ramach pomocy wojskowej dla Ukrainy przekazało do Kijowa produkowane na terenie Czech drony Primco-1. 7 maszyn dostarczonych w ramach niemieckiej pomocy wojskowej dla Ukrainy jest wykorzystywanych m.in. do wykonywania zadań rozpoznawczych, obserwacji pozycji nieprzyjaciela oraz prowadzenia działań operacyjnych na poziomie taktycznym. W sumie Ukraińcy otrzymali 7 dronów tego typu. Maksymalna masa startowa Primkołan to 150 kg. Jednocześnie dron może latać przez ponad 15 godzin. Zasięg stacji kierowania dronem, w której można obserwować obraz z drona w czasie rzeczywistym przesyłany z tego statku powietrznego. To około 200 km. 9 listopada 2023 roku Stany Zjednoczone. Gdy kilka tygodni temu na kanale wspominałem o tym, że na Bliskim Wschodzie została rozmieszczona znaczna ilość samolotów wielozadaniowych, wśród których znalazły się między innymi szturmowce A10 354 Dywizjonu, nie wiedziałem o tym, że samoloty te zostały wyposażone w nowe uzbrojenie. W dniu 9 listopada Amerykanie poinformowali, że maszyny A-10 skierowane na Bliski Wschód otrzymały m.in. naprowadzane laserowo pociski rakietowe APKWS-2 oraz bomby lotnicze SDB-GBU-39B. APKWS-2, czyli Advanced Precision Kill Weapon System, to w gruncie rzeczy modernizacja starszego typu uzbrojenia, które teraz dostało naprowadzanie laserowe i wywodzi się po prostu od pocisków Hydra 70, a te z kolei wywodzą się od rakiet Mark IV Mark 40 z końca lat 40 XX wieku. Produkcję najnowocześniejszej wersji z silnikiem Mark 66 od 1996 roku realizuje firma General Dynamics wydając ponoć 2799 dolarów na każdy pocisk o średnicy 70 mm. Te można wyposażyć w różne głowice bojowe i wyposażyć w nie całą masę samolotów i statków powietrznych, od helikopterów i samolotów szturmowych Thunderbolt 2 przez myśliwce F-16, 18 Hornet, a nawet drony P-3 Orion. Pociski APKWS-2 są w stanie zniszczyć dowolne cele lądowe wrogiej armii. Poza na przykład bardzo, bardzo solidnymi umocnieniami, z zastosowaniem odpowiednich głowic. Proces ich wykorzystania obejmuje wystrzelenie pocisku na cel, który naświetla albo platforma, z której doszło do wystrzału, albo inny dron, tudzież personel naziemny. 9 listopada 2023 roku, Holandia. Smutne informacje dla wszystkich miłośników lotnictwa i pokazów lotniczych. Zgodnie z doniesieniami pochodzącymi od organizatorów, pokazy lotnicze Ostwold Air Shows nie będą już więcej organizowane. Oznacza to, że ostatnia edycja z roku 2019 była tym samym ostatnią. Pojawiły się natomiast plany organizacji mniejszych, mniej ryzykownych i bardziej kameralnych imprez lotniczych. Dwudniowy event ma zostać na przykład zorganizowany latem, natomiast jeszcze nic nie wiadomo na temat dokładnego terminu i lokalizacji. 9 listopada 2023 roku. Indie. Ministerstwo Obrony Indii poinformowało, że państwo to zamierza przeprowadzić modernizację samolotów MiG-29 UPG wykorzystywanych przez to państwo. Zakres planowanej modernizacji obejmuje głównie przeprowadzenie integracji samolotów MiG-29 z pociskami rakietowymi dalekiego zasięgu. Modernizacja ta wynika głównie z obawy władz Indii przed rosnącą flotą chińskich samolotów J-16 oraz J-20 które od pewnego czasu rozmieszczane są w rejonach przygranicznych i zaczynają stanowić poważne zagrożenie dla lotnictwa hinduskiego w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego. Oprócz integracji rakiet, planowane jest także wprowadzenie nowego cyfrowego interfejsu, jak również modernizacja elementów układu zasilania. Ujawniono także, że planowane jest wykorzystanie izraelskich pocisków Rampage. Które przeznaczone są do atakowania obiektów takich jak stacje radarowe, centra komunikacyjne, magazyny i lotniska. 10 listopada 2023 roku Republika Chińska. 10 listopada poinformowano, że program głębokiej modernizacji samolotów F-16 do wersji V realizowany na Tajwanie powoli zbliża się do końca. W piątek zaprezentowano bowiem samolot F-16V z numerem 6691. Samolot został oblatany na terenie obiektów wykorzystywanych przez tajwańską firmę lotniczą AIDC na lotnisku w Tajczung. Według wstępnych deklaracji, modernizacja pozostałych samolotów F-16 przeznaczonych do modernizacji do standardu V. Ma być zakończona w ciągu miesiąca, ponieważ do dnia 20 grudnia 2023 roku ma rozpocząć się proces modernizacji dwóch samolotów F-16 w wersji dwumiejscowej z numerami 6807 i 6805. Pojawiają się także głosy. Zgodnie z którymi program modernizacji ma zostać rozszerzony, a do końca stycznia 2024 roku ma dojść jeszcze do modernizacji czterech kolejnych F-16 noszących numery 6605, 6607, 6604 i 6621. Po przeprowadzeniu modernizacji samoloty te nie mają przejść standardowych takiej sytuacji testów szybkiego kołowania i testów w powietrzu, gdyż są to maszyny które w 2021 roku powróciły na Tajwan z bazy LUK w Stanach Zjednoczonych. Wówczas uznano, że są to samoloty, których kadłuby są zużyte w zbyt dużym stopniu, by nadawały się do lotów i wykorzystywane są tylko do szkolenia naziemnego. 10 listopada 2023 roku Francja. Na terenie zachodniej Francji rozpoczęły się prace, których efektem ma być przywrócenie do stanu lotnego zabytkowego śmigłowca Sikorski H-34. Renowacją zajmują się członkowie stowarzyszenia, którego nazwę tłumaczy się jako Sikorski znowu lata. Którzy przystąpili do renowacji licencyjnego śmigłowca H-34A z numerem SA-55 i numerem taktycznym 68 Oscar Alpha. Ich celem jest przywrócenie tej konkretnej maszyny do stanu lotnego. A sam śmigłowiec jest dosyć ciekawy, ponieważ był wykorzystywany przez francuskie siły zbrojne i uczestniczył m.in. w walkach, które toczyły się na terenie Algierii. Śmigłowiec poddany renowacji jest jednym ze 166 śmigłowców Sikorski H34, które zostały zbudowane na amerykańskiej licencji we Francji. Oprócz tego, Francuzi w okresie zimnej wojny zakupili jeszcze 134 śmigłowce tego typu, wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych. Czekamy na rezultaty tych prac. 10 listopada 2023 roku Stany Zjednoczone, Amerykanie, poinformowali, że najnowszy bombowiec strategiczny produkcji amerykańskiej, czyli B-21 Ryder, wykonał swój pierwszy lot. Oblot pierwszego Rydera miał miejsce rankiem 10 listopada na terenie bazy sił powietrznych Edwards, gdzie odbywają się oficjalne testy w locie nowej amerykańskiej maszyny. Rzeczniczka amerykańskich sił powietrznych N. Stefanek powiedziała: B-21 Rider przechodzi próby w locie. Próby stanowią ważny etap testów prowadzonych obecnie przez Centrum Testowe Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Oraz 412 grupę doświadczalną sił powietrznych USA, której celem jest zapewnienie odpowiedniej przeżywalności zasięgu i siły uderzeniowej nowej maszynie w celu zwiększenia możliwości odstraszania, a także przeprowadzania strategicznych ataków w imieniu Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników i partnerów. Rzecznik prasowa nie wspomniała o tym, że w najbliższym czasie do bazy w Edwards ma zostać dostarczonych jeszcze co najmniej kilka. Nieoficjalnie mówi się o pięciu maszynach przedseryjnych samolotów, które będą wykorzystywane do prowadzenia testów w locie. Amerykanie mają łącznie zamówić nawet 100 samolotów B-21 Ryder, jednakże informacje te nie są jeszcze do końca potwierdzone. 10 listopada. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie poinformowali o planach wystrzelenia na orbitę. Kolejnego eksperymentalnego samolotu orbitalnego Boeing X-37B. Maszyna ma zostać wyniesiona na orbitę z wykorzystaniem rakiety wielokrotnego użytku Falcon Heavy, którą dostarczy firma SpaceX. Start jest zaplanowany na 7 grudnia bieżącego roku. Będzie to siódma misja X-37B, której nadano oznaczenie USSF-52. Amerykanie deklarują, że będzie to pierwszy lot samolotu X-37B z wykorzystaniem rakiety Falcon. Dotychczas X-37B latał w kosmos z pomocą rakiet Atlas: 5 należących do United Launch Alliance lub z pomocą rakiet Falcon 9 dostarczanych przez firmę SpaceX. 10 listopada 2023 roku Holandia. Jak donoszą ukraińskie media, w najbliższym czasie Holendrzy mają dostarczyć więcej samolotów F-16 przeznaczonych do szkolenia personelu ukraińskiego. Aktualnie pojawiają się głosy, zgodnie z którymi władze holenderskie zadecydowały o przekazaniu do Europejskiego Centrum Szkoleniowego większej partii samolotów F-16. Jak dotychczas pojawiały się głosy mówiące o kilkunastu samolotach. Jednakże Holendrzy zdecydowali się przerwać te spekulacje i oficjalnie wypowiedzieć się na temat ilości dostarczonych na teren Rumunii samolotów, które, jak już dzisiaj wspominałem, zachowają holenderskie oznaczenia przynależności państwowej. Holendrzy zadeklarowali, że do końca roku skierują do Rumunii nie więcej niż 18 samolotów F-16. Szkolenie Ukraińców na terenie Rumunii. Rozpocznie się najwcześniej w styczniu przyszłego roku, a to oznacza, że lotnicy ukraińscy mogą realnie zacząć wykonywać loty operacyjne na F-16 późną jesienią 2024 roku. 10 listopada 2023 roku, Ukraina. Na Ukrainie zaprezentowano nowe dzieło czesko-ukraińskiej firmy UAC, czyli Bezzałogowy Statek Powietrzny przeznaczony głównie do wykonywania zadań rozpoznawczych o nazwie Leleka LR. Nowy dron jest zaprojektowany przez Ukraińców, ale za jego produkcję odpowiadają Czesi, którzy deklarują, że nowy bezpilotowy statek powietrzny powstał w wyniku zebrania doświadczeń z trwającej obecnie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jednocześnie Zostały opublikowane dane techniczne drona, który ma 3 metry rozpiętości. Maksymalna masa startowa drona wynosi, według podanych informacji, 8,7 kg. Prędkość przelotowa to 22 m na sekundę, a maksymalna prędkość to 32 m na sekundę. Pułap operacyjny nowego drona to 1200-1500 m, a pułap maksymalny 2000 metrów. Zasięg ma wynosić do 90 km, a długotrwałość lotu. To 4 godziny. Dane pochodzą ze strony producenta. Nowy dron pod wieloma względami przypomina stosowane już od pewnego czasu drony Leleka 100, co ma pozwolić na szybkie przeszkolenie operatorów nowych dronów, przeszkolenie personelu wykorzystującego drony Leleka 100 na Leleki LR ma potrwać maksymalnie 2 tygodnie, tak przynajmniej deklaruje producent. A teraz zapraszam Państwa na serwis krajowy. Tak między nami to zwróćcie uwagę, że dzisiejszy serwis informacyjny kanału Balszoi jest bardzo długi, nawet jak na standardy tego formatu. A zatem jedziemy. 6 listopada 2023 roku Krzesiny jak poinformowało dowództwo trzeciej eskadry lotniczej wchodzącej w skład 31 bazy lotnictwa taktycznego, piloci eskadry będą brali udział w operacji. Baltic Air Policing realizowanej na terenie Estonii. Dowódcą polskiego kontyngentu skierowanego do Estonii będzie podpułkownik pilot Michał Bongo z dowódca trzeciej eskadry. Przed wylotem do Estonii polskie jednostki uczestniczące w działaniach nad Estonią będą przechodziły jeszcze certyfikacje. Początek operacji na terenie Estonii będzie miał miejsce pod koniec listopada bieżącego roku. Polacy będą wykorzystywać cztery samoloty F-16, które będą na zmianę pełniły dyżur bojowy nad Estonią. W misji będą brali udział piloci wyszkoleni do poziomu Mission Combat Ready. Zabieram kilku młodych pilotów, którzy dopiero co otrzymali taki status będą mieli okazję nabrać trochę doświadczenia, ale też sprawdzić, jak się ma ich wojowniczy charakter powiedział pułkownik Zloch. 6 listopada 2023 roku ŁASK. Na terenie bazy lotniczej w ŁASKu przeprowadzone zostały testy systemu hamującego BAK, czyli Barrier Arresting Kit. Głównym celem systemu BAK jest zapobieganie potencjalnym wypadkom i awariom podczas lądowania samolotów. W sytuacji, gdy samolot nie jest w stanie zatrzymać się na pasie startowym, następuje aktywacja systemu awaryjnego hamowania. Po wysunięciu się stalowej liny z rynny, hak zamocowany pod kadłubem samolotu napina ją i wyhamowuje statek powietrzny. W niedalekiej przyszłości planowana jest modernizacja systemu stosowanego w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego Własku. Modernizacja systemu BAK jest jednym z elementów przygotowania bazy do prowadzenia operacji przez samoloty F-35. 6 listopada 2023 roku Mińsk-Mazowiecki, jak poinformował na swoich mediach społecznościowych minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, do Polski sprowadzono na pokładzie samolotu transportowego dwa kolejne samoloty FA 50GF. Samoloty mają zastąpić w polskiej służbie maszyny MiG-29, które zostały przekazane Ukrainie. W przyszłości do Polski mają zostać dostarczone samoloty FA-50 w wariancie PL. Polacy zamówili 36 maszyn, które mają być sprowadzone do Polski w ciągu 2-3 lat. W ostatnim czasie na samoloty FA-50GF w Polsce zrobił się całkiem spory, że tak to ujmę, hype. Po tym, jak opublikowano nagranie zesłownie jednej walki powietrznej stoczonej podczas ćwiczeń, w których uczestniczyły filipińskie FA-50. Walka była o tyle istotna, że tak na dobrą sprawę nie podano jakie ograniczenia zostały nałożone na pilotów, ale za to jednemu z Filipińczyków udało się utrzymać przez kilka sekund w celowniku amerykańskiego F-22, co niektórym fanom FA-50. Dało asumpt do opowieści o tym, że fafik, tudzież zapchaj dziura, jak zwykłem określać te samoloty, chociaż jest jeszcze jedno określenie, a mianowicie latający Lanos, jest w stanie zestrzelić raptora. No to trochę tak, jakby w 1939 roku. Yy, Upierać się, że PZL P-11 jest równie dobry albo lepszy od Messerschmitta Bf 109, bo samoloty PZL P-11 też odnosiły zwycięstwa powietrzne nad Messerschmittami. 8 listopada 2023 roku Malborg zakończyła się misja włoskich samolotów F-35, które stacjonowały na terenie polskiej 22. bazy lotnictwa taktycznego. W Polsce stacjonowały samoloty wchodzące w skład 32 skrzydła, które zazwyczaj operują z włoskiej bazy Amendola na południu Włoch, oraz maszyny z 6 skrzydła stacjonującego w Gedi w Lombardii. Włoskie maszyny realizowały w Polsce misję rozszerzonego air policingu, polegającą na rotacyjnej obecności sojuszniczych jednostek lotniczych na terenie państw członkowskich wschodniej flanki NATO. Włoscy piloci realizowali także zadania szkoleniowe wspólnie z polskimi pilotami. Włoskie samoloty F-35 powrócą do Polski pod koniec listopada. Włosi pozostaną w Malborku do lutego 2024 roku. Serdecznie zapraszamy. 9 listopada 2023 roku Nordwild. Do Polski ma powrócić polski samolot LIM-5 z numerem konstrukcyjnym 1C1211, który został wyeksportowany do Wielkiej Brytanii, gdzie nadano mu barwy lotnictwa północno-wietnamskiego. Maszyna ma powrócić do Polski, gdzie zostanie przywrócona do stanu lotnego przez członków Fundacji Eskadra, która jest obecnie jedynym w Europie posiadaczem zdolnego do lotu samolotu LIM-2 oraz dwumiejscowego samolotu SB-LIM-2. Maszyna, która już niebawem będzie mogła oderwać się od ziemi, została zbudowana w 1958 roku. Samolot ma zostać doprowadzony do stanu lotnego na lotnisku Warszawa Modlin. Po zakończeniu procesu renowacji będzie to jedyny zdatny do lotu w Europie samolot Mig 17. maszyna nosi obecnie numer 1211 i ma być gotowa do lotu w sezonie pokazowym 2025. Jednym słowem, Szczęśliwego powrotu do domu, przyjacielu. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie i że widzimy się nie tylko za tydzień, ale także w innych materiałach, które pojawiają się na kanale. Zachęcam także do wspierania kanału, co można zrobić na kilka różnych sposobów: po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu, po drugie, za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający za pośrednictwem YouTube'a otrzymują różne dodatkowe materiały, a także wcześniejszy dostęp do filmów. Bardzo dziękuję za Kawkę i pozdrawiam, a zwłaszcza widzów wspierających Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Mikołaja Jakuba Barskiego, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Grabka, Kacpraka Szluga, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada. Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankins Sana oraz Hena Agliego. Wszystkiego dobrego i ugółem przeciętnie na dzień dzisiejszy De Besta, całe te. Cześć i czołem.